Dziś czytane, pierwsze czytanie jest z proroka Izajasza. Pewnie dobrze pamiętamy nauczanie Jezusa w Ewangelii świętego Mateusza o tym, jaki ma być post. Że nie ma co starać się o to, ażeby na twarzy wyglądać, a więc wychudzony, a więc smutny, przygnębiony z powodu niby postu, ale raczej należałoby może i nawet zadbać bardziej o siebie, żeby nie widać było po tym, kto pości, że rzeczywiście ten post go bardzo kosztuje. Prorok Izajasz kilka wieków wcześniej zwraca uwagę także na post, ale zwraca uwagę jakby na te inne aspekty postu. Najpierw zwraca uwagę na to powiązanie postu z życiem. Może być tak, że człowiek powie, że wystarczy, że pości i pewnie nie będzie się przejmował innymi przejawami życia. Prorok piętnuje tego typu postępowanie, bo mówi tak: otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Niesprawiedliwość. Otóż pościcie wśród waśni i sporów. Człowiek pości, powstrzymuje się od jedzenia, ale równocześnie to, co złe, sieje się, mnoży się w jego otoczeniu. I wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Ten zgiełk aż sięga nieba i ten zgiełk jest oznaką tego, że jest nieporządek, że jest napięcie, że jakaś krzywda się dzieje, że ktoś woła, że właśnie ten, kto pości, ten tak naprawdę jest niegodziwcem i to jest nie do pogodzenia, bo przecież człowiek powinien dobro wybierać. Dobrem jest post. Ale dobrem już nie jest to, co człowiek czyni wbrew prawu Bożemu, wbrew sprawiedliwości, wbrew miłości. I zwraca uwagę jeszcze na inną rzecz prorok Izajasz, do czego także wracamy w naszej praktyce postu. Mianowicie, że istnieje powiązanie bardzo mocne pomiędzy tym, jak jemy, jak pościmy, a naszym duchem, tym, co się w nas dzieje. Wiemy, że człowiek, jeżeli się przeje przed snem, to sny ma nie najweselsze, ale raczej takie burzliwe i trudne. Ale nie o to chodzi, jakie kto ma sny po jakimś jedzeniu czy po jakimś poście. W czasie ćwiczeń ignacjańskich, w czasie rekolekcji zwraca się uwagę na to, czy człowiek jest otwarty na Boże natchnienia, na Boże Słowo, na Boże działanie w nim. Jeżeli po jakimś krótkim czasie, na początku rekolekcji albo też w trakcie, okazuje się, że człowiek nie słyszy tego, co Bóg do niego mówi, jakie inspiracje mu podpowiada, wtedy radzi się takiemu człowiekowi, ażeby sobie odłożył trochę jedzenia, zmniejszył dawkę, żeby zaczął pościć. I to wtedy spowoduje, że człowiek będzie bardziej otwarty, bardziej skłonny, bardziej nastawiony jakby na to nadawanie Boże. Zobaczmy, jeżeli mamy jakieś problemy duchowe, czy czasami nie, będzie dobrze spróbować postu, nie tylko w jakiejś intencji, nie tylko po to, ażeby ofiarować Panu Bogu, czy zadośćuczynić, czy właśnie ten post robić taki, który jest w piątek, czy w środę popielcową, czy jeszcze inne dni, ale żeby coś duchowego osiągnąć. Tymczasem prorok Izajasz zauważa, że istnieje jakby odwrotność tego, co powinno być owocem postu, tego, co powinno się dziać wtedy, kiedy człowiek pości. Mianowicie, czy nie jest raczej postem, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Popatrzmy, że te czyny miłosierdzia, no to są w sobie uczynki miłosierdzia. One są postem. One są tym, czego nie wolno zaniedbać. One są tym, co powinny wypływać z postu, że człowiek powinien być bardziej skłonny na przykład dzielić się tym, co posiada, no bo odłożył sobie coś, odmówił sobie czegoś, zostawił na talerzu na końcu.
A może lepiej po prostu mniej ugotować, a z tym, co zostało, pójść do kogoś, kto potrzebuje tego. Takie najprostsze jest przełożenie tej myśli, którą tutaj prorok dzisiaj mówi. To jest post, mówi prorok. Okazać miłosierdzie poprzez czyn, poprzez jakikolwiek czyn miłosierdzia, to jest post, którego pragnę. Najbardziej prostą sprawą i najłatwiejszą do załatwienia jest po prostu odmówić sobie. A tymczasem celem postu jest pobudzenie w nas miłosierdzia, owocowanie miłosierdziem, przez to, że człowiek pokazuje Bogu i sobie, że może poprzestać na mniejszej ilości, że może coś sobie odjąć, że może w czymś się umartwić. Czas postu to czas taki, w którym także się zastanawiamy, co to znaczy post, co to znaczy pościć. To jedna z ważniejszych lekcji, jakie mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Możemy do tego też powrócić, jeżeli ktoś chciałby. To jest oczywiście prorok Izajasz. Można sobie sprawdzić w internecie, co to jest. Ale to jest 58 rozdział proroka Izajasza, wersety od 1 do 9. Warto się nad tym pochylić. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.